Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Car Mechanic. Dawno mnie nie było, 2 tygodnie ponad minęło, ale no, będę się powtarzać. Brak czasu. Ostatnio robiliśmy sambę i sambę na sterydach, nawet był taki odcinek. Przerzucam auto, ale na parking, ale mieliśmy też zakupiony drugi samochód i to jest BMK. BMW M1 Procar, tutaj mam wersję standardową, 465 koni, pasujące silniki. Prawdopodobnie nie zrobię tego auta, ponieważ nie mam takiego silnika. Obstawiam, że będzie... No było pasujące silniki i lipa, bo jest napisane... Aha, jest 1, dobra. I 6 M88 łamane na 1. No dobra, zobaczymy, czy się uda. Samochód idzie do mycia najpierw. I standardowo, dzisiaj nie będę nic tuningować, bo za bardzo nie mam co, nie mam śrubek. Zapewne mógłbym tak normalnie dodać, ale myślę, że te 400 koni ponad wystarczy nam. Między odcinkami, no musiałem się wybrać raz na zoomowisko, bo nie miałem w ogóle kasy. Ale jak widzicie, teraz jest 56 tysięcy, więc poświęciłem godzinkę i sobie tam podłubałem. Na miniaturce auto jest czerwone, my mamy też auto czerwone, więc wszystko w miarę pasuje. Nie trzeba spuszczać oleju, ponieważ auto nie ma, silnik nie ma miski olejowej. Ale i tak musimy auto podnieść, żeby ściągnąć ten samochód chyba jest ze złomowiska, prawda? Ja się nie do końca pamiętam, skąd ja go pozyskałem ostatnio. Wybaczcie mi, już nie będę zaglądać na ten poprzedni odcinek. Ale stan jest fatalny, więc tutaj prawie wszystko będzie do wymiany. No dobra, no spróbujmy. Mam nadzieję, że te 56 tysięcy, które mam, wystarczą na to, żeby wyremontować to auto. Tak od zera do bohatera. Chciałbym to zrobić w godzinę. Zobaczymy, czy się uda. Szybko, dźwig. Spieszmy się. Jak widzicie, tutaj za bardzo nie ma co zbierać. Mamy głowicę, która... którą być może uda się odzyskać, a niestety 14%, więc tej części nie odzyskamy. Pytanie, czy blok silnika da radę. Tutaj mamy demontaż i tą głowicę da się zrobić. Wyciągamy tłoki. Jeszcze tutaj mamy do wyciągnięcia. W ogóle pomiędzy odcinkami jeszcze zajrzałem do magazynka, miałem tam jakieś części na przerobienie, na śrubki, ale je też sprzedałem, bo w ogóle miałem mało forsy na złomowisko, więc tak to wygląda, że na magazynie nie mam nic poza tam jakimś silnikiem, który tam stoi, który tam leży, można tak powiedzieć. Dobra, blok silnika teoretycznie da się odratować, a praktycznie zaraz sprawdzimy. Skrzynie biegów też. A praktycznie też się udało go naprawić. Tego potrzebuję 5 sztuk, tłoków 6.
Tło. Okej. Jeżeli chodzi o losy kanału, to w tej chwili naprawdę mam problem z jeszcze większy niż kiedyś z czasem na nagrywanie. Chciałbym wrócić na pewno do Transsyberian, bo nie dlatego przerwałem serię, że gra mi się znudziła, tylko po prostu nie miałem czasu, a jak chciałem odpalić kolejny odcinek, to akurat się aktualizowała. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Okej, to też musimy kupić. Ta głowica jest ok. A tej głowicy, tą głowicę. Ej, wróć, nie chcę go. Tak. I to. Dobra. Dobra. Mamy tak, pokrywa stopy sztuk 6. Filtr oleju 1, pompa oleju, czyli to wszystko dedykowane dla EBM-ki. Chyba nie robiliśmy tego auta. To jest auto z DLC. Chyba. Mam takie pozłacane boki, ranty. Czekajcie. Tak, z DLC. Dlatego jest tylko jeden silnik do wyboru. Dobra, kupmy sobie miskę i tutaj łożysko, koło i docisk. Miska taka zaokrąglona. Pompa oleju, korektor wdechowy. No i to wszystko trzeba będzie kupować, bo naprawiliśmy, co się udało, a reszta jest tak naprawdę do wymiany wszystko. Level 61, szanse na wbicie levelu kolejnego są, levela są znikome, ale będziemy blisko, jak nie w tym odcinku, to na pewno w kolejnym. Dobra, teraz musimy kupić tak, przepustnicę, bałek rozrządu, tu co ciekawe są dwa, o, tu, muszę sobie odfiltrować, dobra. Przepustnica i tu mamy jeden wałek, się nazywa B, drugi się nazywa A, chociaż są dość podobne, tylko ten drugi ma końcówkę inną. Dobra. I tutaj musimy kupić rozdzielacz zapłonu. Tu mamy pokrywa i tu raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, czyli 12 i dwa koła zębate. Czyli tak, rozdzielacz zapłonu nie tutaj, pokrywka 12, koło zębate dwie sztuki i kolektor dolotowy. No i rozdzielacz zapłonu musimy kupić w elektronice. Ok.
Jedno koło, drugie. Traktor drutowy, czyli trąby. Tu już mamy przewody. Okej. Tu na pewno trzeba kupić świece. Tu są takie, nie przewody, listwa wtryskowa, to się dokładnie nazywa. Na pewno potrzebujemy łańcuch i na pewno tutaj jest palec rozdzielacza. Czyli tak, palec rozdzielacza kupimy tutaj. Listwa wtryskowa, świece, 6 sztuk. Dobra, zmiana sklepu, listwa wtryskowa i łańcuch. Okej. Ciekawy mamy tutaj pasek. Kopułka. Dobra, załóżmy świecę od razu. Dostęp dość trudny. Dobra. Ślisk, ślisk. Okej. Pasek klinowy potrzebujemy. Potrzebujemy ślisk i 2. I w elektronice kopułkę rozdzielacza. I tutaj nie ma klipsów na szczęście. Ok, teraz ślizgi. Dobra, tu potrzebujemy łańcuch. No i osłona. No, wszystko kupujemy po kolei. Pompa, koło, alternator. Rolka pompy wody. Pasek klinowy. I tu jest wszystko. Na razie tak. Coś, czegoś mi tu brakuje. Ok, tutaj mamy taki łańcuch jeszcze. I już możemy zakładać pokrywę głowicy. I tu na szczęście mamy takie przewody w jednym module. Dobra, chyba silnik jest gotowy. Tak wygląda, mamy logo BMW Motorsport. Pakujmy go do środka. No i tutaj muszę go podnieść i wymontować wszystko, co tutaj mamy. Jeszcze sprawdźmy. Koła są różne, dobra. To na razie zostawiamy.
Tutaj odzyskamy w zawieszeniu trochę więcej. Czas na razie mamy dobry. Minęło raptem 15 minut. O, 16. Dużo śrub zapieczonych. Dobra. Ok. To jest to. Teraz sobie tak zrobimy. Tak zrobimy. Przeszlifujemy tarczę. I te koła to nie za bardzo chyba. Nic z tego nie będzie. I naprawiamy. No i super. Sortowanie. I lecimy. Ok, amortyzator może tak zrobimy. Amortyzator zwahaczowy tył. Łożysko piasty. I tutaj było obudowa przygubu osi, na pewno tak. To mamy, to mamy, to mamy. Tu jest ok. Sprężyna tylna. Tuleja gumowa 8, wahacz górny B. Tak. No dobra, wygląda, że jest ok. Jeszcze tylko sprawdzimy sobie, co musimy tu kupić. Tłoczek i zacisk i dwa klocki. Dobra, i z gatunku opony. Felga M1, Procar 16. Cena taka dość spora. I vintage wyścigowa 225 50 16. 225 50 16. Tak, to była ta radial, czy coś pomyliłem? Dobra, wyścigowa. Ok, dobra, co ja tu robiłem? Czy ja tutaj ściągnąłem ten? Ściągnąłem, dobra. Dobra, złożymy sobie dwa kółka i je wyważymy.
pewno nie mamy tłumika końcowego i trzeba ten tłumik kupić. Okej. Dobra, co tutaj dalej? Ej, ta kamera tutaj. Nigdy nie wiem, jak tutaj z tymi kamerami ogarnąć się. No i super. Jak tu już jesteśmy, to kupimy zbiornik i pompę paliwową, bo tu widziałem, że gdzieś, o, w tym miejscu mamy nasz zbiornik. Okej. A jeszcze tu. Tutaj rozrusznik. Okej. No dobra, jedną sprawę mamy załatwioną. Sprzedajmy części. Zobaczmy, co nam zostało. Nic nam nie zostało. 42 tysiące. Ok, nie jest źle finansowo. Idziemy naprzód. Tutaj chyba tarcza też do odzyskania. Okej. I druga strona. Dobra, mamy to. To teraz tak, machniemy sobie tarczowanie.
Okej. Okay. No i tutaj w tym przypadku możemy sobie te felgi naprawić. Ok. Także jest lepiej. Amortyzator wahaczowy, dolne ramię wahacza A. Na pewno drążek, na pewno górne łożysko, na pewno końcówka drążka, na pewno łożysko piasty. To tak w skrócie. To mamy, to mamy, to mamy. Poczekajcie, sobie zrobię taki filtr. Mhm. Łącznik B, sprężyna przednia, stabilizator przedni. Łącznik B. Przednia, stabilizator przedni. Tu leja chyba było 8, nie? Wahacz górny i dwie zaślepki. W przypadku klocków, w przypadku hamulców mamy tak, a w przypadku kółek 205, 55 na 16. 205, 55. A czemu nie mogę? A mogę, dobra. 205, 55 na 16. Dobra. No dobra. Mamy wyważone wszystkie części, gotowe do montażu. Piasty przednie nie kupiłem. One też są do wymiany. Dobra, to teraz tutaj.
To chyba mamy wszystko. Sprzedam części. 39 tysięcy. Pozostaje nam wymiana wszystkiego, co pod maską. Czyli tu tak śmiesznie mamy ten korek wlewu i bagnet z boku, ale... Szukam i znaleźć nie mogę. A tu jest zbiornik, dobra. Akumulator to ja wiem, gdzie jest. Serwo. Zbiornik. A jeszcze bezpieczniki. Dobra, jak już tu jesteśmy, to sobie tutaj doleję płynu do serwo i do wycieraczek. Dobra. A w sumie możemy też ten płyn... A, bo chłodnicy nie ma zamontowanej. Okej, okej. Słuszna uwaga. Ale ja chyba ją kupiłem. Tak. Dobra. I ona nie ma żadnych wentylatorów. A teraz? Teraz można. Okej, jeszcze wlejemy oleju. Okej, bezpieczniki. Tutaj mamy skrzynkę. I co my to potrzebujemy? 3, 1, 1, 1, 1, 3. Trzy, dwa. O, właśnie dwa. I teraz tak, teoretycznie mamy wszystko. I mamy wszystko, ale spodziewałem się. Ale okej, dobra. Czyli tu nie ma żadnej elektroniki. Pozostaje nam przespawać co nieco. Aż 2300 musimy zapłacić. No, ale auto wygląda jak nowe. I ściągam, co się da. Tutaj mam jakieś głośniki. Okej, myślę, że tutaj za bardzo nie będzie. Tu jakiegoś tuningu nie będzie chyba. Mamy tylko tak przedni zderzak, maskę i lewy błotnik. I tylny zderzak. Body tuning nie ma, widzicie? Czyli tak. Na pewno musimy kupić bagażnik, szybę.
drzwi, lusterka, tylne światła, przednie światła, lewy błotnik mamy, prawy błotnik, maskę mamy, zderzaki mamy i tu szyby. Prosto, mały wybór, bo wszystko jest na jedno. Mamy jeden wybór po prostu danego elementu. Z przodu nie ma tablicy. Z tyłu jest, ok. Czyli tak, jedna tablica. Może być, ale musimy jeszcze podnieść maskę. A, tylna szyba, dobra, tak się da, dobra, myślałem, że się nie da bez otwarcia. Ok, i tylna tablica rejestracyjna i powinno być wszystko na 100. Jest, tylko wnętrza nie zrobiłem. Ok. Zawsze zaczynałem od wnętrza, tym razem zapomniałem o wnętrzu. Dobra. Kierownica M1 dedykowana i siedzenie Procar też dedykowane. Dobra. Czy mamy wszystko na 100%? Jest, sukces. Słuchajcie, auto po naprawieniu, wartość sprzedaży wzrosła z 21, ale to już był szrot totalny, do 187 tysięcy kredytów ponad. Sprzedam wszystkie części. Idziemy do lakierni. I tak. Malowania firmowe. Jest biały, jest taki kość słoniowa, jest czerwony, chyba zostaniemy przy nim. Jest szary, metalik taki, czarny i błękitny taki. Dobra, zostajemy przy tym. Pytanie, czy go jakoś jeszcze nie popracować nad nim. Zobaczmy, czy są w ogóle jakieś naklejki. Są. Jest taki pasek typowy dla BM-ki. Tu też pasek taki przebiegający. Błękitny, niebieski, czerwony i w taki sposób i brak, ale ja myślę, że spróbujemy jeszcze sobie pobawić się tak z lakierem, czyli podkręcam odcień jedziemy trochę z jasnością, saturacja to jest ten wysycenie i rodzaj lakieru. Kameleon nie, akrylowy, bazowy czy metalizowany? Dobra, trzeba iść z duchem czasu, robimy taki, pasuje do tego złotego, taki metalizowany, taki wiśniowy kolor. Ok. Jeszcze ścieżka nam została. Kasy mi też troszkę zostało, więc nie jest źle, ale i tak wypad na złomowisko po odcinku jak najbardziej wskazany, bo za 26 to niewiele można kupić, jeszcze trzeba mieć kasy na naprawienie, więc... Ok, dobra. Hamownie. Tu będzie bez niespodzianek.
bez niespodzianek, bo tyle koni jest, ile powinno być. 465. Kategoria B, 393 punkty. Dobra. Sprawdzimy, jak to auto daje na wyścigach. Ale zanim to zrobimy, 32 minuty, dobry czas nawet. Jak to wygląda? Auto z roku 1979. Obstawiałbym, że lata 80. Tu już widać. Tutaj mamy takie mikro logo, dwie nerki i logo BMW. Takie wloty i tutaj bagażnik właściwie. Ale tutaj chyba bagaży, no coś tam schowamy chyba. Dobra, taki mały. Z tyłu maska otwiera się tak i widzimy cały silnik. Też tutaj jest jakieś miejsce, chyba też na bagaże. Możemy wsiąść do środka. I tu mamy, no ładnie to wygląda. Są jakieś obszycia. No mówię, bardziej to wygląda na lata 80, ale to jest końcówka 90, więc to się wszystko gdzieś tam przenika. Dobra, no sprawdźmy to auto na torze. Tor wyścigów równoległych standardowo. Klikamy. Jedziemy. Chyba o niczym nie zapomniałem, co? Włączam pada. Mam nadzieję, że on odpali mi tutaj. Nie wiem, miga, ale okej, okay, dobra. Król piasku, okej. Okay. Kategoria B. Płacimy wpisowe i będziemy się ścigać już z Fordem F-150 na dzień dobry. Start. A jeszcze z tyłu nie powiedziałem, takie loga są aż dwa. BMK ma takie nietypowe w ogóle to jest rozwiązanie, nie widziałem nigdy czegoś takiego. Wow, znosi nas. Trzeba korygować. Ile tu obrotów? 9000? Coś tutaj chyba przesadziłem z tymi obrotami. Gdzie on jest? Już tam go nie ma. O cholera. Przepraszam. Zdyskwalifikowany, zagapiłem się. Zjechałem na pas przeciwnika. Dobra, podejście numer 2 zaraz zrobimy. Dobra, zamknij. Tak. I jeszcze raz, słuchajcie. Tym razem ścigamy się z Citroenem C1. Uwaga. No, muszę się teraz pilnować toru jednak bardziej. Uwaga. Oj, kamera. On tu ma fajne obroty, ale ten Citroen mi ucieka. Muszę wejść na wyższe obroty. Dam radę, dam. Yes. Udało się. No okej, okay, dobra. Była rywalizacja, super. Dalej. Teraz BMK. BMK kontra BMK. Powinno się udać. Ej, co ja tu włączam? Okej. O rany, on jest szybki. Gazu! Aj, coś skrzeniłem na początku. Ale tamten ucieka.
niepotrzebnie za szybko zmieniałem biegi. Ha. I przegrałem. Zdarza się. Zdarza się, więc do półfinału trafia BMK i trafia, no, będzie Mitsubishi, Aston Martin, wygrywa, o, Mitsubishi Edgewood i dobra, skoro Edgewood, to stawiamy na Edgewooda, zobaczymy. I wygrała Mitsubishi. Wypłata 1600. Dobra, słuchajcie, no nie wyszło. Nie wyszło, trudno. Czasami tak bywa. To tyle na dzisiaj. Odcinek w miarę szybko udało się zrobić to auto. W kolejnym zobaczymy się. Nie wiem kiedy. Do następnego. Cześć.